Okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana. Blisko 50 wystawców z całego regionu wzięło udział w czwartej edycji powiatowych targów pracy, które odbyły się w Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach. Zainteresowanie targami przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Pracodawcy mieli oferty zatrudnienia m.in. z branży budowlanej, elektronicznej, górniczej czy motoryzacyjnej. Od wielu lat stopa bezrobocia w powiecie polkowickim jest najniższa na Dolnym Śląsku. Obecnie wynosi około 6,6%. Mimo to wiele osób nie może odnaleźć pracy w swoim zawodzie czy kierunku kształcenia, zwłaszcza młodzi ludzie. Dlatego już po raz czwarty z rzędu Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach zorganizował targi pracy, podczas których swoje oferty prezentowało prawie 50 firm i przedsiębiorstw z całego regionu. Mimo tak niskiej stopy bezrobocia, starosta powiatu polkowickiego Marek Tramś uważa, że takie spotkania pracodawców z potencjalnymi pracownikami są nadal potrzebne. Rzeczywiście sytuacja powiatu polkowickiego w tym względzie na bazie czy w porównaniu z innymi jednostkami samorządu jest wręcz bardzo dobra, bo to jest najniższe bezrobocie, które zanotowaliśmy na przestrzeni tych ostatnich lat. I to dobrze świadczy o wszystkich przedsiębiorcach, dobrze świadczy o kondycji gospodarczej tego naszego regionu. Myślę również, że bardzo dobrze świadczy o aktywności naszych służb i pracowników, którzy robią wszystko, aby przeciwdziałać bezrobociu. Ale pozostawiając jakby ten temat troszeczkę na boku, to rozważając, czy dalej kontynuować targi pracy, czy też może je w pewnym momencie zaniechać i przerwać, doszliśmy do wniosku, że byłaby to bardzo zła decyzja i błędna decyzja, dlatego że w naszym terenie, przy tak dużym nasyceniu już rynku pracy w Polkowicach, poza Polkowicami, obserwujemy również taką potrzebę, potrzebę zmiany miejsca pracy przez osoby, które dzisiaj wykonują pracę, są w zatrudnieniu, ale nie zawsze, czy często jest to zatrudnienie, które ich do końca jeszcze nie satysfakcjonuje. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko jednej z agencji pracy tymczasowej, która dysponowała ofertami pracy jako opiekun ludzi starszych, chorych i zniedołężniałych na terenie Niemiec, mówi Katarzyna Biesina. Ogólnie jesteśmy agencją, która zatrudnia opiekunów legalnie, oczywiście z ubezpieczeniem i w Polsce, i na terenie Niemiec na podstawie karty EKUS. Zarobki miesięczne oscylują między 1000 a 1500 euro netto. Wiadomo, wysokość uzależniona jest od znajomości języka opiekuna, doświadczenia, no i też trudności oferty, czy do opieki jest jedna osoba, dwie, bardziej mobilna osoba bądź obłożnie chora. My również poszukujemy transportu, organizujemy, opłacamy, także tutaj opiekun nie musi się już martwić o tą kwestię. Jeżeli chodzi o oferty pracy, tak naprawdę cały czas dostajemy nowe zapytania, cały czas poszukujemy do naszych stałych rodzin, których jest już ponad 50. Bardzo dużo już tutaj na naszym stanowisku było kilkanaście osób, nie tylko pań, również panowie podchodzili. Wśród licznych ofert nie zabrakło także tych związanych z wojskiem czy policją, mówi Jarosław Żeglarski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie. Poszukujemy młodzież, która jest zainteresowana służbą przygotowawczą, pracą w wojsku, o zawodach takich technicznych, czyli kierowca, operator, maszyny, to generalnie zawód techniczny. Przede wszystkim, żeby pójść do służby przygotowawczej, trzeba mieć kategorię zdrowia A, tak, być niekaranym i ukończone 18 lat. No i oczywiście rozporządzenie mówi nam, że musi mieć minimum ukończone szkołę gimnazjalną, tak, ale oczywiście preferowane jest im więcej tych szkół ma, więcej specjalności, no to wiadomo, że łatwiej się można dostać do służby przygotowawczej. Izabela Majewicz-Spigiel, dyrektor polkowickiego pośredniaka, wierzy, że dzięki tegorocznym targom pracy zostanie podpisanych wiele umów. Porównując do poprzednich edycji targów pracy, ja liczę na to, że około 100 osób, które tutaj przyjdą, na pewno coś znajdą na przestrzeni 3 miesięcy, że pracodawcy się odezwą. Widzę, nawet chodzę między stoiskami, bardzo dużo osób wypełnia kwestionariusze, czyli pracodawcy bierają dane kontaktowe celem zatrudnienia. Okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana.